chcą żadni prywatni przedsiębiorcy domowi. Szanowni Państwo, ja jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o budowę pasa startowego. Tak naprawdę ta inwestycja będzie tylko służyła nielicznym. Być może Pan Prezydent Truskolaski będzie z tego pasa startowego korzystał, latając do Brukseli. Być może, tak? Być może, nie wiem, miasto Białystok też ewentualnie będzie wynajmować prywatny samolot, tak? Być może będziemy musieli jeszcze dokładać do tego większe pieniądze, ale na pewno nie mieszkańcy Białegostoku. Mieszkańcom Białegostoku tak naprawdę robi się wodę z mózgów, mówiąc brzydko, Szanowni Państwo. Bo mieszkańcy Białegostoku mają taką nadzieję, że będą mogli korzystać z tego pasa startowego, a z tego pasa startowego nikt nie będzie mógł skorzystać. Tam nawet nie ma zaplanowanego terminalu, tak, na odprawy pasażerskie. Tam tylko i wyłącznie będą dwa pasy. Jeden pas trawiasty, drugi pas betonowy za kwotę 44 milionów złotych. Szanowni Państwo, tak naprawdę miasto Białystok założyło na ten cel kwotę 31 milionów złotych w budżecie, tak, i my jako Radni Prawa i Sprawiedliwości żeśmy tą inwestycję poparli, ale też my jako Radni Prawa i Sprawiedliwości domagamy się, ażeby w Białymstoku bądź w województwie podlaskim powstał też regionalny port lotniczy, gdzie pieniądze wcześniej były na ten cel zarezerwowane między innymi zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska te pieniądze tak naprawdę zmarnotrawiła, przejadła, wydała na drogi. Żaden port lotniczy nie powstał. Powstanie tylko i wyłącznie, o ile powstanie, pas startowy, którego podkreślam, nie będziemy mogli wszyscy korzystać. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, ja chciałbym też jeszcze przypomnieć tutaj, co po niektórych polityków z Platformy Obywatelskiej, tak, bo były też takie wywiady udzielone na łamach jednej z gazet, tak, czołowi politycy Platformy Obywatelskiej uważali też, że nie możemy dopuścić do sytuacji, w której nagle okaże się, że po wybudowaniu lotniska tymczasowego zabraknie nam środków na budowę lotniska głównego, tak? Tutaj chodziło właśnie o to lotnisko na Krywlanach, gdzie teraz procedujemy. Należy też się zastanowić, czy lotnisko, które ma służyć wyłącznie małym samolotom, przysłuży się rozwojowi regionu. Tak, to są słowa działaczy Platformy Obywatelskiej, Szanowni Państwo. A tutaj jeszcze mogę Państwu zacytować, tak? Tutaj są słowa też jeszcze ówczesnego wiceprzewodniczącego regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej, które mówią, że przebudowa płyty na Krywlanach wcale nie ułatwi dotarcia potencjalnych inwestorów do Białegostoku. To półśrodek. Kontakt pozostanie pozorny, mówi. Powinniśmy się raczej skupić na przebudowie drogi z Warszawy do Białegostoku. To pilniejsza inwestycja, bez której pozostajemy odcięci od reszty Polski. Szanowni Państwo, wcześniej Platforma Obywatelska była przeciwko budowie jakiegokolwiek lotniska pasa na Krywlanach, a teraz są za, tak? Miała zbudować regionalny port lotniczy, nie zbudowała, a teraz za 16 milionów złotych chce tak naprawdę kupić sobie głosy wyborców, tak? Głosy Białostoczan, głosy mieszkańców województwa podlaskiego, którzy będą myśleli, że to jest lotnisko. To nie jest, Szanowni Państwo, lotnisko, tak? Ja mam też jeszcze takich parę pytań tutaj do Państwa na sali, jeżeli może mi ktoś na te pytania udzielić odpowiedzi, czy jest sporządzona jakakolwiek analiza ekonomiczna, prawna, technologiczna przekształcenia budowanego właśnie pasa startowego, znaczy właśnie, no, być może będzie budowany, w lotnisko zdolne do obsługi ruchu pasażerskiego. Jeśli tak, to prosimy o dostarczenie takiej dokumentacji. Szanowni Państwo, nie wiem, czy powinienem o tym mówić, tak, ale mam pytanie, na czyj wniosek tak naprawdę to lotnisko jest budowane? Pas startowy, przepraszam, czy w ogóle sami mieszkańcy się zgłaszali? Bo biorąc pod uwagę, że z tego pasa startowego nie będą mogli korzystać mieszkańcy, to ja jestem ciekaw, na czyj wniosek? Kto w ogóle wystąpił z wnioskiem? Kto się zgłaszał? Być może się zgłaszali przedsiębiorcy. Jeżeli się zgłaszali, to niech partycypują w kosztach. My im nie bronimy. W Suwałkach przedsiębiorcy na ten cel przeznaczają też jeszcze 10 milionów złotych. Firma Forte bodajże. A tutaj 0 złotych. Szanowni Państwo, czy były prowadzone rozmowy na temat warunków regularnych rejsów linii lotniczych z wykorzystaniem pasa startowego, o którym mówi Pan Prezydent i Platforma Obywatelska?
jakie konkretnie linie zadeklarowały zainteresowanie obsługą Cleveland w wersji proponowanej przez pana prezydenta? Czy w ogóle mieszkańcy będą mogli z tego pasa korzystać, czy nie? Ja jestem tym zainteresowany teraz, bo za chwilę będziemy głosowali. I ja też nie chciałbym, żeby publiczne pieniądze w kwocie 47 milionów złotych, ponad, to są pieniądze publiczne mieszkańców Białegostoku, mieszkańców województwa podlaskiego, czy one nie zostaną wyrzucone w błoto z tego powodu, że tak naprawdę mieszkańcy nie będą mogli z tego korzystać, a nie mamy żadnych gwarancji, czy dzięki temu, że będziemy mieli ten pas startowy, przed przedsiębiorcy. Bo sami państwo dobrze wiedzą, że w Narwi też taki pas powstał, był przedsiębiorca, który wybudował sobie za swoje pieniądze pas startowy. A tutaj my po prostu budujemy pas startowy, tak, dla przedsiębiorców, bądź dla osób, które posiadają swoje samoloty, tak, swoje taksówki powietrzne, a mieszkańców i tak nie będzie stać na to, bo potencjalny lot do Warszawy będzie kosztował, nie wiem, z 5 tysięcy złotych, tak, około, bo poczytałem, że takie są kwoty. Kolejne pytanie, szanowni państwo, to jeżeli chodzi o to, co było wcześniej, tak, kto i jak rozdział wątpliwości polityków Platformy w sprawie Cleveland, tak, o tym mówiłem wcześniej. Jakich argumentów użył pan prezydent, że słowa pana Marka Jerzego Chojnowskiego, przebudowa płyty na Clevelandach wcale nie ułatwi dotarcia potencjalnych inwestorów do Białegostoku, to półśrodek, kontakt pozostaje pozorny. Powinniśmy skupić się na przebudowie drogi z Warszawy do Białegostoku, to pilniejsza inwestycja, bez której pozostajemy odcięci od reszty Polski. Chcemy je poznać, bo może rozwieją nasze wątpliwości. Prosimy o dokumenty, wyliczenia, fakty, a nie tylko i wyłącznie państwa propagandowe wizje. Tak? Czy naprawdę są tacy przedsiębiorcy, czy dzięki temu, że taki pastor, który powstanie, przedsiębiorcy dotrą do Białegostoku, czy nie? Bo jeżeli mieliby dotrzeć, tak, mogą sobie też jeszcze wylądować w Narwi, za chwilę będą mogli też jeszcze lądować w Suwałkach. Szanowni państwo, ja myślę, że tutaj są inne problemy, tak? To nie chodzi o pas startowy, tylko tutaj chodzi o to, że być może trzeba w jakiś sposób tych przedsiębiorców zachęcać, może niższymi podatkami, tak? Może jakimiś ulgami, może stworzyć konkurencyjne warunki, może trzeba ich, prawda, zapraszać. Teraz powstaje droga do Warszawy S8, teraz będzie oddana, a wydając 47 milionów złotych pas startowy bez terminalu, tak? Za chwilę jeszcze trzeba będzie wydać drugie tyle na budowę terminalu. A mam pytanie, jakie w ogóle samoloty będą tutaj, nie wiem, mogły przylecieć, odebrać pasażerów, kiedy nie mamy ani terminalu, ani nie mamy infrastruktury, praktycznie nic nie mamy. Mieszkańcy Białegostoku czują się poniekąd, szanowni państwo, oszukani, tak? Czują się oszukani. Mieliśmy ostatnio spotkania z mieszkańcami, mieszkańcy się pytali, szanowni państwo, szanowni radni, co będzie z tym lotniskiem? Czy my możemy po prostu, czy my będziemy mogli latać po całej Europie? Nie będą mogli mieszkańcy latać po całej Europie, a mieszkańcy myślą, że będą mogli latać, że będą mogli się przemieszczać, a tak niestety nie jest. I trzeba mieszkańcom powiedzieć wprost, tak? Bo ja też szanowni państwo, śledzę państwa wypowiedzi w mediach, tak? I tak naprawdę z państwa wypowiedzi wynika, że być może zaraz się wszystko rozbuduje. Ja nie wiem, czy to się rozbuduje, nie ma żadnej gwarancji. Sami dobrze wszyscy wiecie, że większy pas startowy na Clevelandach raczej nie powstanie, szanowni państwo. Kolejne pytanie, czy ewentualnie, bo też jeszcze w międzyczasie powiem państwu, że ja też widziałem, że jeszcze pan prezydent wcześniej podpisał jakieś porozumienie jeszcze z marszałkiem województwa dotyczące, nie wiem, budowy czy współfinansowania lotniska regionalnego. Nie wiem, czy w ogóle, co wyszło z tego porozumienia, tak? Dlaczego tego lotniska regionalnego, które chcą wszyscy mieszkańcy Białegostoku, nie wiem, nie dało się wybudować. Kolejne pytanie, szanowni państwo, czy budowa pasa startowego na Clevelandach nie pozbawi nas szans na środki zewnętrzne na budowę większego lotniska? O to się pytają też wszyscy mieszkańcy, nawet radni między sobą rozmawiają, czy jeżeli taki pas powstanie, czy nam po prostu nie zablokuje budowy lotniska regionalnego? Czy są możliwości techniczne realizacji wizji, o której mówili w lipcu 2016 roku pan Grzegorz Schetyna i pan Robert Tyszkiewicz? Czy da się przekształcić lotnisko na Clevelandach w małe lotnisko regionalne? Jeśli tak, to na czym poza słowami opierają się te plany? Jakie są koszty dalszej rozbudowy pasa startowego na Clevelandach, skoro 1350 metrów pasa startowego kosztuje ponad 47 milionów? To jakie są szacunkowe koszty budowy terminalu, hangaru i innych niezbędnych
urządzeń do ewentualnych lotów rejsowych. Czyli w jakiej perspektywie oraz jakim kosztem pan prezydent chce rozbudować Krywlany? Bo to już wiemy, że pas musi powstać tak naprawdę, szanowni państwo, przed wyborami samorządowymi, bo tutaj obecne władze jednak mają bardzo, bardzo duże ciśnienie, żeby to lotnisko powstało, tak? Został ogłoszony przetarg, oferty były dużo wyższe, ale nie sejmik województwa podlaskiego, zarząd województwa, który miał w ówczesnej kadencji wybudować lotnisko regionalne za 16 milionów, chce się wykwić i tutaj później będzie, że to jest wielki, wielki sukces prezydenta i też jeszcze Platformy Obywatelskiej, że został wybudowany pas, z którego de facto nikt nie poleci. Szanowni państwo, jeszcze inne pytanie, jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, to w 2005 roku Platforma Obywatelska tak naprawdę pogrzebała pomysł lotniska na Krywlanach. Mówiła, że nie stać nas na budowę lotniska, z którego będzie korzystało tylko niewielkie grono mieszkańców Białegostoku. Taki był w 2005 roku zapowiedzi Platformy Obywatelskiej, tak? A teraz już, nie wiem, pomysł jest dobry, tak? Teraz już, już z tego pasa startowego będą korzystali wszyscy białostoczanie? Ja nie wiem, ja nie byłbym do tego tak naprawdę, szanowni państwo, przekonany. Szanowni państwo, mówiąc wprost, to będzie inwestycja tylko i wyłącznie, która będzie służyła wielkiej grupie mieszkańców, którzy posiadają swoje samoloty, tak? Być może też tutaj ewentualnie będą latać urzędnicy, tak? Gdzie te samoloty będą czarterowane, być może będą jakieś prywatne taksówki powietrzne, ale naprawdę z tego pasa startowego nie skorzystają mieszkańcy Białegostoku i to trzeba jasno powiedzieć. Ani za rok, ani za dwa, ani za pięć lat, bo dalszej rozbudowy tego pasa startowego raczej nie będzie, ale też samo przekazanie w zarząd tego pasa startowego, w zarząd Aeroklubu Podlaskiego, tak? Ja nie wiem, czy później też tak w przypadku Stadionu Miejskiego, czy Aeroklub Podlaski się nie będzie zwracał do miasta z prośbą o dotowanie jeszcze pieniędzy na utrzymanie tego pasa startowego, bo to jest wysoce prawdopodobne. Ten pas startowy zostanie wybudowany za pieniądze publiczne i być może jeszcze tutaj Rada Miasta będzie musiała podejmować poszczególne uchwały, żeby ten pas tak naprawdę dotować. Ja nie wiem, czy to jest inwestycja potrzebna, niezbędna. Mamy szereg inwestycji w Białymstoku ze środków unijnych, które musimy skończyć na czas terminowo i tam też jest ogłoszany drugi bądź trzeci przetarg, tak? Tutaj jest ogłoszony pierwszy przetarg, oferty wpłynęły dużo wyższe. I szanowni państwo, ja nie wiem, czy myśmy tego przetargu tak naprawdę nie powinni jeszcze powtórzyć. Ale mówię, to już dyskusja należy do nas wszystkich, do nas radnych. Ja myślę, że każdy radny jest odpowiedzialny, każdy radny potrafi szanować pieniądze publiczne, potrafi szanować pieniądze mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego i podejmie swoją decyzję zgodnie z sumieniem. Dziękuję bardzo. Głos zabierze radny Wojciech Koronkiewicz. Panie prezydencie, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowna rado, drodzy goście. Chciałem ustąpić głos prezydentowi Słowackiemu, bo były pytania. Ale no dobrze się stało, bo słyszę Platforma Obywatelska, słyszę Prawo i Sprawiedliwość, a my rozmawiamy o pasie startowym, którego mają korzystać wszyscy. Nie, my odbywa się posiedzenia w swoich klubach. Powiem wam o swoim posiedzeniu. Byłem wczoraj na obiedzie u rodziców. Mama zrobiła rosół z makaronem. Tata nalewkę zeleniową. Pan na mnie gromi. Tak wyglądało moje posiedzenie. Ale to prywatne sprawy, Wojtek. Powiedziała, pas startowy? Za drogie, to zabawka dla najbogatszych. Zgadza się z panem, panie Henryku. A tata powiedział, słuchajcie, zróbmy coś. Mój tata nigdy samolotem nie lata, już nie poleci. Ma 84 lata. Ale mówi, mama mówi, to jest zabawka dla najbogatszych. Tak jak pan, panie Henryku.
protestować przeciwko Markindom, Kasom, czy tego jest. Bo jeżdżę rowerem. To jest niepotrzebne, tak? Mam tak mały samochód, że nie korzystał. Ale zgadzam się z moim ojcem. Pas startowy kosztuje bardzo dużo, 47 milionów. I na pewno nie wszyscy będą korzystali. Na pewno. Żeby wyłączyć sobie to. Ale ktoś skorzysta. A to się dogrywa. Pan zresztą wymieni. To jest całkiem sporo. Dlatego ja jestem za tym, aby nie mówić platforma, aby nie mówić PiS. Telefon. Aby po prostu zdecydować. Chcemy mieć nadal tak, jak było, czyli nic. Czyli nas budować. Właśnie ten pas startowy, o którym pan doskonale mówi, to jest tak, to jest kulawy, że nie ma tam terminalu, ale będzie to krok do przodu. Bo jeśli nie zrobimy nic, to będziemy mieli nic. Ja optuję za tym, co mówił tak. Mało tego, wychodzą dzisiaj statki, dopytają sąsiada, panie sąsiedzie, jadę właśnie do urzędu miejskiego. Jedziemy, rozmawiamy o tym, jest pan za, przeciw, jestem za, 200%. Przepraszam, to pas startowy. Także panie Biernacki, panie radny, pan się myli. Nie wszyscy mieszkańcy są. Pan Dębowski nie chce, moja mama nie chce. Ale jest wiele ludzi, którzy chcą tego pasu. Ja państwa namawiam, żebyśmy jednak ten pas startowy zrobili. Dziękuję. Radny tak. Państwo, uwielbiam kolegi Wojciecha czytać i publicystykę i felietony, natomiast no, znajdujemy się na sesji Rady Miejskiej, gdzie nie bawimy się w słówka, nie mamy myśleć sercem, tylko mamy myśleć rozumem, prawda? Jeżeli ktoś mi powie, że zróbmy coś, no, to zróbmy coś, prawda? No, bardzo merytoryczna, głęboka myśl. A jak nie zrobimy czegoś, to nie będzie tego cosia, prawda? A czy to coś nie zakończy się właśnie niczym? Wchodzimy już zaraz w głębszą filozofię. Proszę państwa, ja sam, każdy mieszka w jakimś otoczeniu. Sąsiedzi pytają, nie wiem, proboszcz pyta, ludzie są podnieceni. W totalnym zamieszaniu w Białymstoku, bo wszyscy czekają na lotnisko. Na lotnisko, tak? Widzimy jakiś tam billboard, że polecimy PKS-em najbliżej, prawda? Natomiast no moim zdaniem należało jakby tak spokojnie rozważyć te plusy i minusy. I tak, no, mi osobiście, radnemu niezależnemu, właśnie brakuje takiej niezależnej dyskusji. No bo teraz czytam i słyszymy w tych opiniach pełnych emocji, że no super, tak? Bo działacze i lider Platformy postawił pod ścianą liderów PiS-u, tak? Mamy taką sytuację, że dajemy 16 milionów, to co? Nie zechcą wziąć, żeby było w cudzysłowie lotnisko, bo wszyscy myślą o tym lotnisku. Proszę mi powiedzieć, czy pokazać jakąś analizę, która by właśnie przedstawiała plusy, minusy powstania pasa startowego, co z tym się wiąże. Więc mamy taki pewną rozgrywkę polityczną i stajemy się znowuż na tym ołtarzu taki gierek, właśnie tu kolega od razu już, że super, mamy sukces. 16 lat pewnej nieudacznej polityki władz wojewódzkich. Ja jako młody człowiek, a pan prezydent wtedy świetny urzędnik Departamentu Rozwoju Funduszy Unijnych, za marszałka Ciszewskiego, byliśmy świadkami sukcesu. Miało powstać lotnisko regionalne, 300-400 milionów, może trochę mniej. Unia Europejska, Bruksela za, inwestorzy włoscy czy przemysł włoski za, prawda? I co? No wybory zostały przegrane i nie marszałek Dworzański, akurat pamiętam tą sytuację, to marszałek ZSLD Krzyżewski pogrzebał ten pomysł. I od tego czasu, przez te kilkanaście lat, co rusz mamy, co mamy analizy. Wydaliśmy my, bo my jesteśmy mieszkańcami Białegostoku, ale i województwa,
Ja obliczyłem, może to jest jakiś błąd, ale wydaje się, panie Wojku, na te coś już, ale nie te coś w Białymstoku, tylko te coś w województwie, 7 400 tysięcy złotych. 700 tysięcy analiza, jest ostatnia po konsulu w 2008 roku, który wskazał lokalizację znowu lotniska, nie pasa, nie na Kreblanach. To było piąte miejsce na 7 lokalizacji, tylko Topolany i Saniki wygrały. Przypominam, bo pamięć mamy krótką. 1 800 000 badania, w tym ten słynny raport za 200-700 000, który potem musiał marszałek Dworzański powtórzyć, musiał, chciał, za 900 000. 900 000, no to te 14 900 000, proszę państwa, duże sumy. Powtórny raport, 3 razy droższy, który znowu wskazał, że jak jest najkorzystniejsze miejsce, to Polany lub Samniki, krótko mówiąc. No i te 4-milionowe referendum, gdzie wszyscy no, właściwie się zgodzili, że jest potrzebne lotnisko. Więc ciągle się przekomarzamy, przekonujemy, że to lotnisko jest potrzebne. Aż władowania atmosferyczne wskazują, że chyba tak. Ale proszę państwa, czytam znowuż. Osoba najbardziej kompetentna, znowuż, przewodniczący Syniku, pan Dworzański, mówi, nie stać nas na budowę lotniska regionalnego. No nie stać nas, bo mieliśmy pieniądze, teraz nie mamy. A projekt Kryblany, naszą szansą jest etapowanie, budowa lotniska w kolejnych etapach. Być może już za pomocą lokalnych przedsiębiorców. I kończąc, proszę państwa, są to takie dwie elementy. Ja się nie ruszę. Proszę państwa, kończąc, to są takie dwie rzeczy. Czyli pierwsza rzecz to ja mam nie dosyć takiej merytorycznej rozmowy plusy minus. Bo może pan prezydent przekona, czy fachowcy co do tego pasa startowego, ale też brakuje prosta rzecz, rozbudowa jest typowym fałszem, ponieważ wszystkie te analizy wskazują, że na takie powstanie, prawda, pełnowymiarowy pas lotniczy, który zaspokoi właśnie te chęci tego czegoś, nie? Dla mamy, dla taty, że wódki będą latały po świecie, w Europie, wniosek będzie otwarty. Więc jaka analiza, jakie wskaźniki u przedsiębiorców, czy przyjdzie, ile miejsc pracy zostanie, ile podatków zostanie tutaj zachowanych, czy tylko chcieństwo, walka polityczna, czy to po prostu ma decydować rozum. A ja odnoszę takie wrażenie, że właśnie część polityków przekazuje tego typu kwoty, aby jakby zagłuszyć wyrzuty sumienia za swoje niedokonania. Radny Maciej Biernacki. Także najważniejszą kwestią tej dyskusji dzisiaj wydaje mi się odpowiedź na pytanie, jakie mamy opcje. Znaczy, jaka jest dzisiaj sytuacja? Co my możemy z nią zrobić jako rady? Bo czy mamy 360 czy 400 milionów na lotnisko gigantyczne regionalne? Nie mamy. Rząd PiS-u jakoś tam nie krzyczy z Warszawy, że z chęcią nam dołoży do takiego gigantycznego przedsięwzięcia. Czy Unia Europejska finansuje te projekty i nie ma opcji, żeby w przyszłości to rozwijać. Więc w tej chwili, czy kolejne pytanie, czy Zjednoczone miało pomóc? No bo nie przyjmując tych pieniędzy, a skoro nie mamy opcji na nic większego, to faktycznie tą białą planą pozostaniemy. I będziemy mieli takie jasne, ładne lotnisko, które przy okazji deszczu będzie w stanie przyjmować. Ale możemy się zdecydować na Kryblany.
na etapowanie budowy lotniska lokalnego. Dlaczego w ten sposób? Bo na pana stara. Dlaczego w ten sposób? Bo to będzie planowe i racjonalne. Jeżeli ten się będzie zwiększał, jeżeli będziemy widzieli, że ma sens dalsze rozwijanie tego projektu, to zapewne ci, którzy przyjdą po nas, będą chcieli inwestować w rozwój. Pamiętajmy także, że technologia gna nas, także w dziedzinie samolotu. Już dzisiaj się mówi się o Sabach, które biorą 50 osób, ale nawet jak ktoś się interesuje trochę militariami, to już dzisiaj Amerykanie mają samoloty, które startują, zombują z takich lotnisk i zabierają 100 żołnierzy z pełnym uzbrojeniem. Wyobraźmy sobie, że to jest 100 pasażerów z naprawdę niezłym bagażem na wakacje. Kiedy ta technologia stanie się cywilną technologią dostępną dla wszystkich? Pewnie w ciągu 10 lat. Ale my oczywiście możemy i marnować swoją szansę. Bo według mnie, szanowni państwo, jest tak, że życie po prostu od czasu do czasu tworzy nam szansę na pewien skok, na pewien rozwój. I my dzisiaj taką szansę mamy. Dostajemy od sejmiku 16 milionów na to, by zrealizować lotnisko lokalne. I nie będzie, panie kolego, tak, że tylko biznes będzie z tego korzystał. Już dzisiaj Straż Graniczna mówi o pewnym rozszerzeniu swojej bazy na tym lotnisku, pogotowie ratunkowe. Inne służby rządowe. Dlaczego? Bo będzie spełniało dużo wyższe wymagania. Dużo wyższe wymagania. Będzie można zupełnie inny park tym służbom wiatrowym zapewnić. A jeżeli pan chce, żeby biznes i cały ruch lotniczy odbywał się w Narwi lub Suwałkach, ja się zastanawiam, czego pan radny właściwie, w czyim interesie pan działa. Dziękuję. Radny Karol Maszan. Ja tylko tak króciutko w zasadzie, bez wnikania, kto ma jakieś tam większe winy czy zasługi przywalane się gdzieś tam, co było kiedyś. Wiadomo, że nie mamy szans na lotnisko takie względnie mówiąc duże, które by obsługiwało nasze loty gdzieś tam w świat. To nie mamy takiej szansy, wszyscy to mówią. I w związku z tym kilka rzeczy pada tutaj stwierdzenie o prostu. Tak? No to dołożył. To dlaczego teraz mówicie, że nie? Dziękuję.
Tomasz Janczuk. Płynnie przedmówcę, trzeba uważać na swoje własne życzenia. No bo jak dziś pamiętam, tutaj kolega radnego Madrasa mówi właśnie, no to niech dołożył 8 jeszcze milionów. Niech dołożyli. Proszę sprawdzić. Ale jeśli to by nie był pan, to na pewno któryś z kolegów myślę, że jeśli się życzenia spełniają, to warto te życzenia wykorzystywać. I trzeba mieć to na uwadze, że jeśli buduje się teraz pełna droga ekspresowa do Warszawy, to kiedyś trzeba było zacząć tą drogę budować i przez wiele lat mieliśmy pierwszy etap do Jeżewa. Co w związku z tym ten etap do Jeżewa nie miał być wtedy wybudowany? Mówicie wszyscy tutaj z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, że to lotnisko nie będzie służyło mieszkańcom. A otóż będzie. Straży Pożarnej i Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu i Policji i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc już o samolotach, które będą w stanie zabierać może nie 100, może nie 200 osób w pierwszym etapie, ale 50 osób. I będzie tymi samolotami można dolecieć i do Modlina, i do Kęcza, i się przesiąść, i polecieć dalej. Myślę, że warto po prostu zacząć budować lotnisko, tak, po to, żebyśmy nie byli białą plamą na mapie, jak to mówił radny Dębowski. Chciałbym jeszcze prosić o to, aby przewodniczący zezwolił na zabranie głosu mieszkańców. Jest tutaj jedna z pań, która mówiła przed sesją, że jest pierwszy raz w ogóle na sesji Rady Miasta. Chciałbym, aby po wszystkich wypowiedziach radnych też mogła zabrać głos. Też chciałbym przeczytać Państwu jedną notatkę prasową, tak aby zakończyć swoje wystąpienie właśnie tym ważnym, myślę, stwierdzeniem. 20 września podczas konferencji prasowej marszałek Dariusz Piątkowski poinformował, iż nie ma przeciwwskazań do budowy lotniska na Krywlanach. Dziękuję. Prezydent. Może niech radni prezydenta. Wie pan co zmienić? Proszę się przedstawić, ma pani 3 minuty. Pierwszy raz byłam na sesji sejmiku, też po raz pierwszy, 30 września. Zabierałam głos, byli bardzo radni, zadowoleni. Dlaczego ja mówię, że mówicie o dużym lotnisku? Wiecie dokładnie, że ono nie powstanie. Dlaczego? Bo no, będzie zaraz ekolodzy strajkować. Tutaj, gdzie jest nasze lotnisko, ja się o tym wykonałam kilka telefonów, nie ma natury 2000. Pas startowy można tutaj przedłużyć, jeżeli będzie trzeba. Takie rzeczy. Na sprawę nie można przedłużyć. Nie, proszę pana, ja panu coś powiem, przyleczcie. Jest taka jesionka, duże lotnisko było Rzeszowa. To okrosna, wkrośnie, to jest 50 km wybudowali stary. Proszę pić. Proszę nie dyskutować i nie przeszkadzać. Pas startowy, proszę, proszę wbić. Pas startowy, lotnisko Krosno. Zobaczycie tam, kto jest. Mówicie o lotnisku, nie mieliście szans. Tu jest największą obietnicę wyborczą Orwą Wiatr na S-19. Dwa lata temu jechałam z Rzeszowa. Oczywiście tam zaczęli budować. Jechałam, pisze S-19. U nas też ruszyło, a ile ja telefonów wykonałam? Łącznie z Ministerstwem Infrastruktury w Warszawie. Było do wojewody, do marszałka, do różnych tutaj ludzi. Niestety ruszyło. A co było z tą S-19? Mówili, że ma prowadzić przez Warszawę do Lublina. Słuchajcie, nam lotnisko jest potrzebne. Dziękuję bardzo. A jeszcze, tu jest regionalna dyrektor. Czy ktokolwiek to czytał przy S-19? Wiecie dlaczego to zostało odrzucone? Bo niestety opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za Naturę 2000. Tu jest jedno miejsce,
ucieczkę. Dobrze się dla niej. Dziękuję bardzo. Prezydent, prezydent Tadeusz Gruszkowski. Bo nie można szczerze wydawać. A jak ludzi pomnoży się, to wtedy zrobimy herbaty bez dodawania cukru. I wreszcie rok 2006, kiedy właśnie nawet ze zdumieniem zobaczyłem zdjęcie panu, tego przewodnika, pana Tymiotura i obecnego radnego Wielkiego, pana Tylendy, którzy się tam wymieniali łopatami na lotnisku na Kielmanach. Z tym, że oni wtedy w tym momencie mowy o wbijaniu jakiegoś szpadla czy łopaty, to tylko była kwestia podpisania umowy, znaczy na umowy użyczenia tego terenu przez kilka lat dla samorządu województwa przez władze miejskie. Teraz tam prezydentem, marszałkiem został pan Dariusz Piątkowski, spotkaliśmy się wielokrotnie i temat dominujący to było lotnisko na Kryblanach. Pan Dariusz Piątkowski bardzo mocno, zresztą można to śledzić, a szczególnie zapytać dziennikarzy, prawda. Ja miałem te pytania dosłownie, jeżeli nie co tydzień, a przynajmniej dwa razy w miesiącu, co z tym lotniskiem. Jeździliśmy razem do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, podpisywaliśmy wspólne deklaracje, pomimo, że tak powiem, różnic politycznych, bo przecież ja byłem wybrany z poparciem innej partii, czy Platformy Obywatelskiej, ale w tym wypadku ta rozmowa miała charakter merytoryczny, muszę powiedzieć, i tak naprawdę cel był wspólny. No, kolejna zmiana to pieniądze unijne, które nie zostały wykorzystane, ale nie zostały zmarnowane. To jest nadużycie, prawda? Bo żeby zostały zmarnowane, to służby by musiały, prawda? No, co 300 milionów zmarnowane, jak na nowo pieniądze. Nie zbarnował, tylko po prostu przekazał na inny, bardzo ważny cel. Myśmy z tego również skorzystali, budując między innymi część Ciołkowskiego, ulicy Ciołkowskiego, która jak widać bardzo przydatna również do obsługi stadionu i ruchu, który tam się odbywa i tak dalej. Pieniądze nie zostały zmarnowane, oczywiście nie zostały wykorzystane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. To się zgadza, tak? Z tym, że sytuacja zmienia się diametralnie. To znaczy Unia Europejska po analizie różnych lotnisk, również w Polsce,
Tutaj najlepszym, czyli najgorszym przykładem jest lotnisko Radom. W ostatnią niedzielę, a dzisiaj mamy czwartek, na lotnisku regionalnym w Radomiu wylądował ostatni samolot rejsowy z obowiązującej umowy. To lotnisko, proszę Państwa, jest na 1,5 miliona pasażerów. No nasze też by pewnie takie było. W 2016 roku przewieziono 10 tysięcy mieszkańców i podobnie w tym roku, około 10 tysięcy mieszkańców. A więc przepustowość niewykorzystana tego lotniska to jest 1 490 000, a pracuje tam pełna załoga. Bo to lotnisko o ograniczonej certyfikacji, mówimy pas startowy, ale lotnisko o ograniczonej certyfikacji i pełne lotnisko regionalne różni się tym, że właśnie pełne lotnisko regionalne musi mieć 24 godziny na dobę służby, które przyjmą jakikolwiek samolot, który by na przykład wymagał awaryjnego lądowania, bo to lotnisko jest na mapach. I koszt utrzymania takiego lotniska to jest około, proszę Państwa, regionalnego, około 30 milionów rocznie. Co najmniej 30 milionów. My mówimy o budowie za 47. Przy utrzymaniu, które w pierwszym etapie przynajmniej bierze na siebie Aeroklub Podlaski, no i specjalnie wydzielono do tego spółka Aeropark. Proszę Państwa, stoimy tak naprawdę przed historyczną szansą, którą możemy wykorzystać, lub którą oczywiście możemy zaprzepaścić. Z tym, że no właśnie należałoby tutaj sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Państwu chodzi o pieniądze z budżetu miasta dodatkowe, prawda, które zostały przyznane ku zaskoczeniu niektórych radnych, czy też chodzi o to, żeby prezydent Tadeusz Truskolaski tego pasa nie otwierał. Proszę Państwa, mogę Wam zadeklarować, że powinniście otwarcie tego pasa, no po prostu. No bo jak będzie to otwarcie, to zaprosimy radnych PiS-u, jeszcze wszystkich, a ja tam nie przyjdę. No, o to Wam chodzi? Dobrze, dzisiaj mówię. Nie pójdę we wrześniu czy w październiku 2018 roku na otwarcie tego pasa. Po prostu fizycznie mnie tam nie będzie. Odlecę gdzieś, prawda, może. Jadę samochodem, nie wiem, rowerem. W inną stronę. Dobrze? Pasuje? Nie będzie mnie. Nie będzie na... Deklaruję tutaj publicznie. Nie będę na otwarciu tego pasa startowego. Bo jak Państwo stoi taką ością, to nie chodzi o jedno, drugie czy piąte nazwisko. Nie bądźmy małostkowi. Chodzi nam o ogromny krok w rozwoju naszego miasta. Tu padało wiele pytań. Ja oczywiście dysponuję wieloma opiniami fachowców, między innymi prezesa Nosala, który tutaj był, który tutaj nie został dopuszczony do głosu, chyba się czasem nie pamiętam, ale pan tutaj kiedyś był, który spotykał się wielokrotnie z nami i mówił, że to jest w tej chwili trend najlepszy, jaki jest możliwy, czyli budowa lotnisk lokalnych, które nie generują wysokich kosztów. Jeżeli ja spotykam się z ludźmi spoza naszego województwa, bo oczywiście ja się nie dziwię mieszkańcom naszego województwa, że chcą lotniska regionalne. No każdy chciałby mieć coś najlepszego, prawda? Najlepsza opera, prawda? Najlepsze drogi, najlepszy stadion, no i może i najlepsze lotnisko. Oczywiście nie mierzymy tutaj sił na zamiary, bo to takich pieniędzy tak bezpośrednio obywatel nie wyjmuje z kieszeni. Bo gdybym powiedział, słuchaj, no wyjmij tam ileś pieniędzy bezpośrednio, to pewnie by zastanowił się nad wieloma rozwiązaniami, ale przecież nie wyjmuje, to są pieniądze publiczne, czyli tak naprawdę często uważane nie przeze mnie oczywiście, ale często uważane jakieś takie bardziej niczyje generalnie, więc każdy, jak zbudują, jak oni zbudują, to znaczy ja mam przeciwko. Jestem za i ja się nie dziwię mieszkańcom, ale jak rozmawiam i z kolegami marszałkami, i samorządowcami, i również i naukowcami z Polski, poza naszego województwa, to mówią, wy macie kolosalne szczęście, że u was to lotnisko regionalne nie powstało. Dlatego, że już, proszę Państwa, pierwszy rok funkcjonowania lotniska w Lublinie, tak, to Unia Europejska przysłała
karę, korektę w wysokości 20 kilku milionów, żeby dopłacić, dlatego że nie wykorzystano wskaźników, które były założone. Bo to po prostu się pisze, no, trzeba wpisać 400 tysięcy mieszkań. 400 tysięcy. Jakby poniżej 400 tysięcy, lotnisko jest nieopłacalne. Jak się nie wykona, niedobrze się dopłaca, to jeszcze były to korekty unijne, jeszcze są nakładane korekty. Oczywiście województwo się odwoływało, tam pewnie te kary były, te korekty były znaczne, ale pierwsze były tego typu. My, budując, no bo proszę Państwa, tu pas startowy, no trudno wyobrazić sobie lotnisko bez pasa startowego. To nie ma lotniska. Jest to oczywiście lotnisko o ograniczonej certyfikacji. Z pasem startowym o długości, prawda, to 1300 metrów. I według wszelkich analiz jest możliwość i rozbudowy tego pasa startowego, i to w obydwu kierunkach. W kierunku zachodnim to do 1500 metrów, a w kierunku wschodnim, czyli w kierunku Mickiewicza, do nawet 1800 metrów. Oczywiście z określonymi kosztami. Te koszty nie byłyby niskie, bo musiał być wiatr nad ulicą Mickiewicza. Ale gdy będzie taka potrzeba, gdy nasi mieszkańcy za 5, 6, 7, 8 lat powiedzą tak, chcemy takiego lotniska, to już będzie możliwość jego budowania, bo jest to lotnisko metafowane. I jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, lotnisko ograniczonej certyfikacji to oznacza, że nie będzie tam na początku oczywiście można lądować przy braku widoczności, ale to jest tak na ten rok. System ten, który pozwala, tam IFR, który pozwala na to lądowanie, kosztuje w tej chwili 20 milionów złotych. I on jest bardzo drogi. Z tym, że od następnego roku wchodzą nowe przepisy, gdzie będzie za równoważny z tym systemem uważany system GNSS, który kosztuje tylko 200 tysięcy złotych, bo wykorzystuje technologie informatyczne. Już są te przepisy, prawda, wchodzą z 2018 roku, więc tak naprawdę to ten pas startowy, to lotnisko będzie mogło być wykorzystywane również przez samoloty wtedy, kiedy jest przy braku pełnej widoczności. Kto będzie mógł latać? Tak? Nie może być wszyscy, prawda? Oczywiście będą mogli latać. Wszystkie te służby, które były wymieniane między innymi przez radnego Biernackiego, przez radnego Jantrzyłę, ale również, proszę Państwa, nie wzięliśmy pod uwagę jednej rzeczy, że bardzo ten pas startowy będzie przydatny służbie zdrowia. Dlatego, że my jesteśmy jednym z znanych, klinik transplantologii i organy będą szybciej dostarczane i pewnie dzięki temu pasowi zostanie uratowane niejedno życie ludzkie. Które w innym wypadku nie było uratowane. I dalej, jeszcze, proszę Państwa, na początek mogą tam lądować samoloty, oczywiście do 50 pasażerów. A to też nie do końca prawda. Dlatego, że na pasie o długości 1350 metrów może również wylądować Boeing 737 i wystartować z tym, że z niepełnym obciążeniem. On nie może mieć full pasażerów i full paliwa i full... Ale też wystartuje. Wyląduje to i wystartuje. Z tym, że nie jest pełnym obciążeniem, ale Boeing 737. Oczywiście będą mogły tam lądować bombardiery, które zabierają do 90 kilku pasażerów. Wiem, że czy jaka linia to będzie przedmiotem rozmów później, tak? No bo my mówimy na razie o pierwszym kroku i później będą kolejne kroki, ale już czartery będą mogły samochodu nadyszać, czyli z mieszkańcami Białego Stoku. Nie tylko taksówki powietrzne, ale również i czartery. To jest zasięg, proszę Państwa, 1,5 do 2 tysięcy kilometrów, a więc możliwość dolecenia tak naprawdę do prawie wszystkich stolic europejskich. No to tak, to już nie chciałem tutaj wspominać, bo ktoś powiedział, że prezydent znowu dla Jagiellonii chce budować lotnisko, tak? Ale nie dla Jagiellonii, tylko na przykład, gdybyśmy chcieli rozegrać mecz towarzyski, tak, reprezentacji Polski, no to oni mają takie przepisy, swoje różne federacje krajowe, że tam
Pałku są 130, a Grodno, które jest tam około 80 km, z kolei granica dzielnicy. I on jest z tego tytułu odpada. A w związku z tym taki czarter z piłkarzami, oczywiście spokojnie na tym lotnisku może się lądować, tak jak powiedziałem, również przy ograniczonej widoczności z tym systemem GNSS. Także proszę Państwa, zrobiliśmy naprawdę wszystko. Ci, którzy do tego się przyczynili, to jest ogrom pracy, ale też przy naprawdę kosztach minimalnych, to są minimalne koszty, które oczywiście później w przyszłości, jak będziemy chcieli rozbudowywać, oczywiście wzrosną, ale to wtedy się podejmie decyzję. Następnie podejmie decyzję, czy mają wzrosnąć, czy mają nie wzrosnąć. Także, no, proszę Państwa, ja jako prezydent Urząd Miasta zrobiliśmy wszystko, aby to lotnisko powstało. Nie mam naprawdę żadnych wyrzutów sumienia. W tej chwili ta pełna odpowiedzialność, czy ono powstanie, czy nie powstanie, spada na Państwa. Natomiast jak już powstanie, i oczywiście nie będzie miało jakichś tam sukcesów, to znowu ta polityczna odpowiedzialność spada na prezydenta i na tych, którzy podjęli te decyzje, a nie na radę. Ale musimy po prostu spróbować, bo to jest jedyna droga do tego, żeby Białystok przestał być tą województwem podlaskiem, zostało być to Białą Plamą na mapie komunikacyjnej, oczywiście lotniczej Polski i Europy. Także to tyle. No, ja jestem, tak jak mówię, zrobiliśmy wszystko. Ja nie chcę tutaj Państwa namawiać ani przekonywać, bo sami wiecie, co najlepiej.